Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień naszej islandzkiej przygody przed nami i dzisiaj wyjeżdżamy z Viku. Po drodze zatrzymamy się przy takich polach lawy. Naszym celem dzisiaj jest kanion Fjallraljökull, znany poniekąd jako kanion Bibera, ale my wolimy tą pierwszą nazwę. Następnie czeka nas wizyta w Kirkjubæjarklaustur. Tam postaramy się zrobić sobie mały piknik. Obejrzymy takie fajne formacje skalne, które wyglądają jak podłoga kościoła, nazywa się to Kirkjugolf. I co dalej? I chyba highlight dnia, ponieważ udajemy się na trekking w Parku Narodowym Skaftafell. I będziemy oglądać lodowiec z góry. Pójdziemy sobie na taki punkt widokowy. A następnie planujemy zobaczyć inny jęzor lodowcowy, Svínafellsjökull, i on już będzie widziany z dołu. I taki jest plan. A, i jeszcze po drodze zobaczymy taki fajny kościółek z torfowym dachem. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dobrze mówię. I meldujemy się w super hotelu, więc będzie się dużo działo. I zostańcie do końca. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My idziemy teraz sobie zobaczyć na takie fajne pola lawowe Skaftafellda Hroin. Hroin oznacza lawę. Po islandzku, jeżeli zobaczycie w sklepie takie ciastka, gdzie będzie napisane Hraun, to się czyta Hroin. I te ciastka wyglądają właśnie jak takie pole lawy. No i ale smakują przepysznie i spróbujcie ich. No. My sobie kupujemy takich dużo zawsze na wyjazd, jak tu kiedyś jesteśmy. I sobie wcinamy podczas podróży. Dokładnie. No już, koniec pierdzielenia. Pooglądajmy może lepiej tę lawę. Tak to wygląda. Wielka przestrzeń z polem lawy, która jest porośnięta mchem. A na tablicy informacyjnej ładnie wyczytaliśmy, że tutaj te mchy są, tak chłoną po prostu tą wilgoć, jak jest mokro, jak pada deszcz, ciasto się szybko zielenią. Natomiast jak jest sucho, to się robią takie szarawe wypłynek. Okej. Okay. Tego się dowiedzieliśmy. No i rzecz, o której wiedzieliśmy wcześniej, to nie można chodzić po tym, ponieważ bardzo łatwo się niszczy. No to nie będziemy chodzić, nie dlatego są wyznaczone ścieżki, gdzie można chodzić. Kanion Fjallraljökull jest piękny, a jednocześnie bardzo łatwo dostępny, co czyni go bardzo popularnym miejscem. Wzdłuż kanionu wiedzie niedługa ścieżka spacerowa i koniecznie trzeba dojść do samego końca, gdzie czeka na nas wodospad. Tak sobie właśnie spacerujemy po kanionie Fjallraljökull.
Jest sporo ludzi, sporo aut na parkingu przyjechało mimo 10:30 rano i trochę pochmurnej pogody, ale szlak jest dość długi i przez to ci turyści w miarę się rozkładają na szlaku. Nie jest tak źle. Kilkwaer Cloistur, nazywany również Cloistur, co po islandzku oznacza klasztor, to niewielka miejscowość licząca około 150 mieszkańców. Nazwa odnosi się do historii tego miejsca, ponieważ od 1186 roku działał tu zakon sióstr benedyktynek. Tutaj popiknikujemy u podnóża wodospadu Systrafos, zobaczymy formację skalną Kirkjugolf oraz kolejny pobliski wodospad. Dzisiaj będziemy sobie zaparzać kawę w pięknym otoczeniu wodospadu, który nazywa się Systrafos. Tak, już tu przygotowuję sobie cały sprzęt. Mamy tutaj Aeropress. Wyciągamy sobie. Przygotowujemy sobie. Mamy pyszną kawusię z dodatkiem aromatu orzechów laskowych z firmy Orzechownia. Już sobie tu sypiemy. Tutaj mamy w termosie gorącą wodę. Tylko muszę sprawdzić, który to termos, bo w jednym jest woda, a w drugim herbata, żeby dobrze zalać. Tak, mamy gorącą wodę. Jedziemy. Tutaj mam mieszadełko. Sobie ładnie wymieszamy kawusię. Czekamy kilkanaście sekund i będziemy zalewać dalej. Lejemy do pełna. Przygotowujemy sobie filtr. Ja go jeszcze przeleję, żeby nie było czuć zapachu papieru. Ledwie przyjechaliśmy, już dużo turystów idzie, ale trudno. Śledzą nas. Śledzą nas. To sobie zamykamy. Jeszcze jakieś 20 sekund i będziemy. Dobra, to ja teraz w międzyczasie jem salatino Rio Mare z soczewicą, tuńczykiem, żółtymi marchewkami i pomidorkami. No, takie coś. Przeciskamy sobie kawusię i zaraz będzie pyszny napar, robiony w warunkach naturalnych, świeży, pyszny, wyborny. Ciepły. Usłyszeliśmy charakterystyczny syk z Aeropressu. Tak jest. I teraz sobie dolejemy gorącej wody do tego. Tak jest. I przelewamy to do kubeczka emaliowanego islandzkiego. Elegancko. Smacznego. Bardzo dobre. Dziękujemy. Dziękujemy. A tak się prezentuje, proszę Państwa, Kirkjugolf. A w sumie nic specjalnego. Ale jest widok na Vatna Jökull. Powstała w wyniku stygnięcia lawy. No to jest jedyna ciekawa rzecz. Historia tego miejsca, czyli to, że powstało po zastygnięciu lawy. A powiedz tu wszystkim, jaką atrakcję ostatnio zobaczymy w małej mieścinie Kirkjubæjar Cloistur? Otóż będzie to wodospad Stjórnafoss. Tak. I co? Jest bardzo blisko parkingu. Czyli to zrobimy najbardziej? Który jest tam. Tam jest parking, tu jest nasza dacia. Wodospad jest tam. A wodospad jest tutaj, no, za krzakami. Mini plac zabaw też jest. O nie. Dobra, to już tu się wyłoni, ja podbiegnę. Jest ją. To naprawdę ładny wodospad. Thank you.
ja chciałam powiedzieć, że teraz będziemy jeść czekoladę. Tak? Tak. O, jaka fajna. Toffee jest solony. Nie. No. Coś takiego. Toffee z solą morską, tak? Tak. Będziemy Musisz też głośno, bo tu wodospad jest. Toffee z solą morską. To już wiemy. Będziemy też pić herbatkę. Dobra. Z wodospadem? Tak. No tak się to prezentuje, wodospad Fossa Sidu. Park Narodowy Skaftafell jest częścią Parku Narodowego Vatnajökull, a Vatnajökull może być Wam znany jako największy lodowiec Islandii i jeden z największych lodowców w Europie. Skaftafell warto wybrać się na jedną z tras oferujących m.in. widoki na lodowiec Skaftafellsjökull czy wodospad Svartifoss. Ponadto sama podróż islandzką jedynką wzdłuż lodowca Vatnajökull robi wrażenie, gdyż co jakiś czas ukazują nam się przed nami kolejne jązor lodowca. To jest nasz szlak na dzisiaj. Idziemy sobie w Skaftafell. Znajdujemy się oczywiście. Jedziemy sobie z Visitor Center szlakiem numer 6 do Stjørnarnípu. Zobaczyć lodowiec i potem będziemy wracać naokoło przez Svartifoss. No, tu nam się szlaki już rozwidlają. Tutaj sobie idziemy na Stjørnarnípu, a tam jest do Svartifossa. Prawdopodobnie będziemy przez Svartifoss wracać. Och, droga prowadzi póki co cały czas przez las. Jest dobrze oznakowana takimi żółtymi pachołkami. Wyszliśmy na widok, drodzy Państwo, i tutaj widzimy Skaftafellsjökull i tam dalej przybliżę Svinafellsjökull. Jak to wygląda? Idziemy dalej. No to jeszcze raz. Mamy tutaj taki punkt widokowy. I tak, tam w oddali Svinafellsjökull i tutaj Skaftafellsjökull. I idziemy jeszcze wyżej. Tam jest parking. Tam jest parking. Stamtąd żeśmy przyleźli. Żegnamy się z Skaftafellsjökull. Dotarliśmy do punktu Stjørnarnípu i wracamy sobie już inną trasą. Nie jedziemy tak jak przyszliśmy, tylko jedziemy przez Svartifoss tędy. No to chodźmy! Widziałaś Svartifoss? Widziałam. I co, ładny? Piękne. Fajne ma bazaltowe kolumny. Fajne. Widzieliśmy go parę lat temu z bliska. No, w tym roku był tylko jako dodatek do trekkingu większego na lodowczyk. Dobra, idziemy dalej. Bo teraz przed nami kolejny jęzor lodowcowy, prawda?
prawda? A jakiż to? Nazywamy go świnka. Świnia. Albo świniak. A tak naprawdę nazywa się Sfinafels Jokut. Tak się nazywa. Okej. Okay. Tak bym go nazwał. No to chodźmy tam. I chciałam powiedzieć, że można zobaczyć tak z bliska sobie tutaj Sfinafels Jokut albo Sfinafels Jokut. Tak podejść do czoła lodowca. Uwodzę kamienie. Ale my wymyśliliśmy taki plan, że pójdziemy sobie na punkt widokowy nad Skaftafels Jokut, żeby zobaczyć go z góry, ten jęzor, a później pójdziemy sobie właśnie przez oto ten Svartifoss na dół i pojedziemy dalej. Do świni? Właśnie do Svinafels Jokut i już ten Svinafels Jokut zobaczymy od dołu. I osobiście uważam, że to bardzo dobry plan. No ale nie mamy porównania, nie zobaczymy, który jest lepiej oglądać z tyłu. Czy Skaftafels Jokut, czy Svinafels Jokut. Nie mamy niestety też tyle czasu, żeby zobaczyć dwa z dołu. To nic. A myślę, że i tak jest git. Git. Nie? Tak, dziękuję. Dziękuję. Jest, proszę Państwa, doszliśmy z Svinafels Jokut. O, tak to się prezentuje. Bardzo ładne i nie ma tak dużo ludzi. No tutaj widzimy, jak cofnął się lodowiec 1920-2012. Bo jest opisana. Kościółek został wybudowany w roku 1884 i był to ostatni taki kościółek torfowy wybudowany, jak oni tutaj piszą, w tym starym stylu. No i cóż, jest bardzo ładny. Tak. No to zobaczmy go z bliska. Tak kościółek wygląda w środku, proszę Państwa. Myślę, mojego ulubionego noclegu na tym wyjeździe, czyli do Foss-Hotelu Glacier Lagoon. Zapraszaj. I będzie hotel tour i room tour jednocześnie. Tak wygląda lobby. Recepcja. Tu mamy bar po prawej. Lobby z takim widokiem. I idziemy korytarzem. No i teraz przerwę i dalsza część wypokoju.
Czy Państwo są gotowi? Tak. Ja też jestem już gotowy. Proszę to otwierać. Dobra. Tak. Proszę włożyć kartę klucz tutaj, żeby było światełko. O. Czy to całe światło? Chyba tak. Dobra, to wchodzę. To tak wygląda pokój. Tu już nasze walizeczki przyjechały wcześniej. Co my tu mamy? Takie łuzio z żółtym kocem. Taki oto widok. Wielkie przeszklone okno z widokiem na morze i na drogę numer 1. Wracając, tu, co my tu mamy? Takie krzesło, telewizor, przestrzeń biurkową. Tu dalej jakiś wiatrak, jakby komuś było za gorąco. Ekspres z kapsułkami. I chodźmy do kibla. I kibel taki Bronx. Standardowy. Tak. Z Bronxa. Tu mamy różne kosmetyki. Jakieś ciekawe. Pokaż kibel, pokaż kibel. Jak to wygląda? Kibel? No i kibel jest. Kibel. Pięknie. Dziękuję. No to jak to na Islandii bywa, do zamówionego posiłku dostaje się chleb i masło na kamieniu. Jak to wygląda? Właśnie przyszła nam zupka z owocami morza. Tutaj mamy homara, jakieś langustynki. Tutaj nam wychodzi jakiś wielki przyjaciel, możemy go jeść. I jeszcze sobie połaszczymy masełką. Spróbuj zupy, daj znać, czy dobra. Uwaga. Nice. To teraz ja będę jadł. No to co nam powiesz o dzisiejszej kolacji? No, że jest bardzo dobra. Tutaj właśnie mamy takiego wielkiego homara albo langustynkę taką, coś takiego. I wydupałem właśnie taki fajny kawałek. Mięska. Dobre są. Niam. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.